kłania 100 lat po raz pierwszy. Jakim jest nasz region, nasza gmina. Prowadź zatem, drogi księże proboszczu, ten orszak sztandarów przed ołtarz. Sprawuj dziś tę świętą ofiarę mszy świętej za tych, co żywią i bronią, a także za tych wszystkich, którzy swą rzetelną, uczciwą pracą wspierają i służą dla dobra polskiej wsi. Zapłać za ten meldunek i piękne słowo. Ja myślę, że pan Jan wykorzystał tak wiele, więc ja się nie będę powtarzał, tylko zapraszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj
mam tutaj przybyć. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Pan, bracia i siostry, że bardzo zreszyłem, że się mogą dziękuję za to. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to była najświętsza Maria zawsze widzę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Umiera w nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wychwalajmy Pana Boga za ten czas, który nam daje. Czas przemian, czasem bardzo szybkich, niektórzy mówią za szybkich, ale czas jednak pokoju i ciągłego wzrostu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokoju dobrej woli. Bóstwo zasadza się właśnie na tym, którego wspominamy w dzień dzisiejszy. Na Duchu Świętym, trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej. Pozwólcie, że w tak szczególnym momencie chciałbym przybliżyć Wam to, co jest jedną z najgłębszych tajemnic i co jest właściwie szczytem całego Bożego planu względem ludzkości, kosmosu i względem mojego serca. Serca, które Pan Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty niejako zna po imieniu, a zna również dlatego, że w tym sercu mieszka.
tak się chowasz? No. No to dalej na czoło pochodu stań. Gdzie tam siedzisz? Chowasz mi się i chowasz. Chcę się pokazać. Startują chyba. Thank you.
Dobre jest im. Nie, mamy. A ty co? Ty pani na sobie kryje, tak społecznie pracuje. No, my też jest. Musimy działać. My też społecznie. Nie. Prowadzę się dalej.
mi się... To jest dobrze widać. Dobrze nie jest. Na telefonie. Szanowni zebrani, mieszkańcy gminy Sośno, drodzy goście. Dziś, kontynuując tradycję, mam dziś zaszczyt w imieniu Komitetu Organizacyjnego powitać na naszym święcie księdowym w gminie Sośno szanownych, zacnych gości. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski, kolegę Eugeniusza Kłopotkę. Witam serdecznie również gospodarza tej gminy, wójta pana Drogoszewskiego Mieczysława. Witam również też, jak już jestem przy gospodarzach, również ojca duchowego i księdza proboszcza, Andrzeja Kościuła. Witam również serdecznie przewodniczącego Rady Gminy, pana Ryszarda Wojdona. Wreszcie witam wszystkich ludowców, sympatyków, mieszkańców tej gminy, a także tych wszystkich, którzy przybyli do nas z pośrednich gmin. Na poczcie sztandarowej. Otóż serdecznie witam poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy i Rogali. Ochotniczej Straży Pożarnej i Druhów Strażaków Wsi Sośno. Witam również poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej i druhów strażaków ze wsi Tuszkowo. Jeszcze na wyjątku mi uwadze. Serdecznie witam również wszystkich pracowników oświaty i kultury. Na czele z panem dyrektorem kolegą Dąbrowskim. I także tych pracowników kultury, w którym domu tu się dziś znajduje. Tyle słów powitania i nie chciałbym zbyt dużo zanudzać szanownej publiczności jakimś wielkim, długim słowem okolicznościowym. Natomiast uważaliśmy, że mając tak zacnego gościa w postaci posła na Sejm Rzeczypospolitej, na pewno powie nam coś bliżej z ciekawszych, bieżących spraw, które przed nami stoją, a i którymi w tej chwili, z którymi również w tej chwili musimy żyć. Więc trochę nie tak dobrze, że pozwoliłem sobie wywołać kolegę tak jak w tablicy, ale się na tyle znamy, że... Koledzy ludowcy, członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, sympatycy szeroko pojętego ruchu ludowego, gospodarze tej gminy, droga młodzieży, dziadko, szkolna, przedszkolna,
oraz szanowni mieszkańcy tej gminy i okolicznych gmin, którzy raczyli przybyć na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze święta. Naprawdę, patrząc na tę uroczystość tak wspaniałą, tak piękną, tak barwną, tak słoneczną, tak kolorową, naprawdę serce rośnie. I wtedy chce się pracować dla ruchu ludowego, dla wsi polskiej, dla polskiego rolnictwa i walczyć o podstawowe interesy narodowe Polski, również walczyć o polską rację stanu. Artystyczna rozpoczną instrumentaliści z Domu Kultury w Sępólnie.